Pani Glory przedstawi prezentację. Jeszcze nigdy nie zrobiłem, słuchajcie, prezentacji w 15 minut, mam 49 slajdów, więc to będzie film animowany. Po drugie, nie jestem do końca przekonany, że moja prezentacja będzie dla Was ciekawa, bo ja z technologią to tak jestem i ten plan budujemy przedsiębiorczość technologiczną troszeczkę mnie przeraża. To, o czym mogę Wam dzisiaj powiedzieć, o co mnie Kuba poprosił, to historia o tym, jak powstało Pride and Glory. I dostałem wczoraj feedback, żeby ściąć wszystkie niepotrzebne fakty i zacząć od cyferek. Więc zaczniemy od cyferek, słuchajcie. Odchodząc z wcześniejszej agencji, miałem na koncie 3000 zł. Szukaliśmy z przyjacielem, z Piotrem Kubergiem, z którym postanowiliśmy założyć agencję, inwestora, od którego chcieliśmy 350 tysięcy. Byliśmy w zamian gotowi oddać 33% udziałów. Pierwsza firma, z którą rozmawialiśmy, to Fakro. Nie wiem, czy kojarzycie Okna. Prezes Fakro powiedział: panowie, te pieniądze to dla mnie jest utarg z jednej transakcji okien, więc wiecie, jak wy tu snujecie wizję, że za 5 lat to się zwróci, to dla mnie jest żaden interes, ale moja córka chętnie by się w coś takiego wkręciła, więc jeśli ją weźmiecie na dyrektora zarządzającego, to macie tę kasę. I to był pierwszy inwestor, z którego zrezygnowaliśmy natychmiast, mimo że powiedział, że da nam dużo więcej pieniędzy. Drugi inwestor to duża, duża agencja interaktywna z południa Polski, która powiedziała również: damy wam te pieniądze. Natomiast coś nam tam nie grało, już nie chcę wchodzić w szczegóły, tym bardziej, że na południu Polski jest tylko jedna duża agencja interaktywna. Natomiast na tydzień przed odejściem z pracy odezwałem się do mojego dobrego przyjaciela, Michała Wolniaka z Choreki, którego wielu z was prawdopodobnie zna. Spotkaliśmy się kilka dni później i Michał powiedział: Dawid, to nie jest żadna tajemnica. Damy wam dużo, dużo mniej pieniędzy, bo damy wam w granicach 200 tysięcy złotych. Chcemy od was dużo, dużo więcej, bo wzięli od nas 50% udziałów. Stwierdzili, że po prostu jeżeli oni będą mieć 50, my będziemy mieć 50, to będzie porówno i nigdy się nie pokłócimy. Zawsze będziemy musieli znaleźć kompromis. I słuchajcie, w styczniu 2009 roku, zaczynając od 200 tysięcy złotych, które rozpłynęły się w 3 miesiące, bo jeszcze z naszymi dziwnymi wartościami, że oprogramowanie powinno być legalne i tak dalej, szybko te pieniądze zniknęły. Słuchajcie, tutaj macie wykres przychodów agencji, jak one wyglądały na przestrzeni ostatnich lat, czy na przestrzeni 2009, 2010 i początku 2011. W słabszym miesiącu zarabiamy, czy mamy przychodów 500 000, w lepszym miesiącu podchodzimy pod 1 000 000. Butelka szampana czeka na otwarcie w miesiącu, w którym przekroczymy 1 000 000 przychodów. I tak naprawdę ja nie wiem, jak to się stało. Mogę wam opowiedzieć o kilku rzeczach, które moim zdaniem powiodły się całkiem nieźle. Dywidenda za 2010 rok była już całkiem fajna. Kupuję dom z udziałem własnym, więc już daję udział własny na dom, a zaczynałem mając 3000 zł na koncie. Więc nie jest źle i absolutnie nie odbierajcie tego jak próbę tutaj mojego jakiegoś bucowatego narcyzowania. To jest także wykres pokazujący, jak przyrastali nam ludzie, zatrudnienie w firmie. Jak widzicie, tak naprawdę kluczowym momentem, to się świeci? A, kluczowym momentem był ten. I to jest pierwszy stały klient. Po roku bawienia się z nowymi przetargami, po roku współpracy z MTV i które bardzo lubię, natomiast które lubi małe agencje, które robią rzeczy za grosze. Tutaj wybraliśmy pierwszego klienta, Philipsa, i rozpoczęła się ścieżka w górę, natomiast o tym będzie jeszcze troszeczkę więcej. Kilka rzeczy, które, słuchajcie, moim zdaniem były kluczowe. Ja ten slajd pokazuję bardzo często, kiedy opowiadam o swojej filozofii myślenia o generalnie marketingu małych firm, bo było nie było, jesteśmy firmą z sektora mimisiowego, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. To jest wielki błękit. Jak panie na sali na pewno wiedzą, a panowie to nie wiem, ale może ci starsi troszeczkę, tak? To jest na film z 1988 roku, ile dobrze pamiętam. O bohaterach nie będę nic mówił, bo nie ma czasu, ale w tym filmie jest takie pojęcie jak ekstaza głębi. Podobno, nie wiem, kto z was nurkuje, ale ludzie, którzy nurkują gdzieś między 40 a 60 metrem pod powierzchnią wody z powodu tego azotu, który jest z tyłu, odczuwają w głowie efekt zbliżony do działania narkotyków. I chce im się przede wszystkim gadać. Wielu nurków ginie na tej głębokości, bo robią bardzo irracjonalne rzeczy. Natomiast chcą rozmawiać, wyrywają sobie te ustniki, często dochodzi do sytuacji, to jest prawdziwa sytuacja, w której nurek próbował złapać przepływającą obok ryby i jej ustnik wepchnąć do pyszczka, żeby też miała troszeczkę tlenu.
Ja, jak pierwszy raz przeczytałem o tym zjawisku, się strasznie na to nakręciłem. Powiedziałem, nazwijmy firmę minus 55N. 55 po prostu dowolna wartość z przedziału minus 40, minus 60. I stwórzmy taką agencję, że będziemy mówić ludziom, że można robić marketing bez wydawania pieniędzy. A przede wszystkim zacznijmy od samych siebie, udowodnijmy samym sobie, że można dojść do czołówki w kraju, branży reklamowej, nie wydając kasy na swój marketing. I przepraszam, raz wydaliśmy pieniądze, chyba jakieś 4 tysiące na ogłoszenie w media i marketingu drukowanym, ale to nas Włoniak z kolei zmusił, ja się z tym nie zgadzałem. Więc to były jedyne pieniądze, jakie kiedykolwiek wydałem na marketing, plus jakieś tam, nie wiem, 300 zł na reklamki na Facebooku, testując, jak one działają na swojej skórze i tak dalej. Natomiast nigdy nie wkładaliśmy wielkich nakładów w to, co robimy. I tak jak mówiłem, ja nie widzę tutaj żadnego odkrycia. Chcę z wami się podzielić tylko kilkoma rzeczami, które były dla mnie ważne. Odpowiedni wspólnicy, to mówiłem na początku, bo i inwestor jest kimś niewiarygodnym, mimo że dawał nam najmniej pieniędzy z wszystkich. Ale ja po prostu wiedziałem, że muszę z Michałem współpracować, bo było bardzo wiele innych wartości, przede wszystkim dużo wartości intelektualnych. Po drugie, odpowiedni ludzie do pracy. Ja sam nigdy bym nie rozkręcił agencji, bo zbankrutowałaby po miesiącu. Piotrek sam nigdy by nie rozkręcił agencji, bo nikt by o niej nie wiedział po roku. To jest, tak sobie ustaliliśmy podział ról mniej więcej w tym duecie. Druga rzecz to nie zapłacić ani złotówki za reklamę. I powiem wam, nie znałem wtedy jeszcze Maćka, bo z Maćkiem Budzichem, który gdzieś tu jest, podnieś łapkę, Macieju, tam. Spotkałem się wtedy raz na konferencji. Dla mnie to była po prostu niewiarygodna persona. I słuchajcie, trafić na MediaFan wtedy to było moje marzenie. I pierwszego dnia wysłaliśmy taką notkę prasową, którą być może niektórzy z was kojarzą. Było nas sześcioro, zaczynaliśmy od 6 osób. I narysowaliśmy reakcję ludzi z branży na powstanie naszej agencji. Słuchajcie, piszczałem ze szczęścia, biegałem po domu, żona o mnie mówiła, że chyba mi odbiło i krzyczałem, że Maciek o nas napisał, Maciek o nas napisał, Maciek o nas napisał. Słuchajcie, generalnie Maciek zamieścił tę notkę mówiąc, czy rozpoznacie ludzi, którzy są tutaj narysowani. Jest Maciek, jest Łukasz Macheta, jest Jarek Sobolewski, jest Ania Ałaszkiewicz z Agory. Wysłaliśmy notkę prasową, która zrobiła strasznie dużo szumu. Oczywiście hejtersów pojawiła się cała masa, bo byliśmy przygotowani, że od pierwszego dnia pojawią się informacje, że jeszcze nic nie zrobili, a już dużo szumu wokół swoich osób robią. Co dalej? To zawsze też była dla mnie kluczowa rzecz, żeby stworzyć dobre miejsce pracy. Ja miałem do czynienia wcześniej z agencjami, gdzie 300 zł, 500 zł żądania więcej na rekrutacji decydowało o tym, czy ktoś jest zatrudniony, czy nie. Z wieloma firmami tego typu. Postanowiłem sobie, że nigdy dla mnie to, ile ktoś żąda pieniędzy, nie będzie, mam jeszcze 5 punktów, teraz muszę zdążyć, przyspieszyć, nigdy nie będzie decydujące i potężna część naszej kasy, naszych przychodów idzie na to, żeby ludzie od nas nie odchodzili. De facto straciliśmy jedną osobę na rzecz innej agencji interaktywnej, to tydzień temu. Jeszcze się zbieram po tym ciosie tak naprawdę. Natomiast to są zdjęcia z Barcelony, gdzie bierzemy ludzi z firmy raz do roku na festiwal sztuki, mediów, technologii i tak dalej. Duża część pieniędzy idzie na to, żeby stworzyć dobre i stabilne miejsce pracy. Po trzecie, przyciągać ciekawych ludzi, to o tym mówiłem. Tak naprawdę staramy się bardzo dokładnie filtrować sobie ludzi, których przyciągamy. Jak już się na kogoś zdecydujemy, to zrobić wszystko, żeby do nas przeszedł. Co dalej? O tym już też mówiłem. Dawać, a nie tylko brać. Boże, to brzmi jak z jakiegoś amerykańskiego podręcznika NLP. Natomiast coś w tym jest. To jest kolejna rzecz, która nam się całkowicie nie opłaca finansowo. Organizujemy w Krakowie Interactive Day, festiwal z pogranicza mediów, technologii i sztuki, przez który przewinęło się już 2000 osób. Sponsorujemy go całkowicie z naszych kieszeni. Dopiero teraz pojawiają się partnerzy, którzy są gotowi wejść w sponsoring tego z nami. To nie jest coś, co przekłada nam się bezpośrednio na klientów. To jest coś, co przekłada się na dużą obecność studentów na tej sali. Ale w jakiś dziwny sposób klienci zaczęli o nas myśleć troszeczkę cieplej. Ci ludzie naprawdę mają wizję i takie serca dla uczenia młodych ludzi tego, czym się zajmują. I de facto każdy klient, z którym teraz rozmawiam, kojarzy Interactive Day.
kilka zdjęć z tego eventu. Na Bagińskim było 1000 osób, słuchajcie, no 800, ale 1000 brzmi lepiej. Robić rzeczy inaczej niż wszyscy, to nam wychodzi bardzo dobrze. Ja całe życie byłem zafascynowany tego typu rzeczami. Wrócę jeszcze wcześniej. 5 lat pracowałem wcześniej dla Proctera. 4,5, ale 5 brzmi lepiej. Pracowałem dla Proctera, dla Always'ów, pod pasek. I nie wiem, czy wiecie, w reklamie Always'ów jest zabronione użycie koloru czerwonego. A mnie to strasznie wkurzało, że nie można zrobić nic włamującego się poza pewne standardy korporacyjne tej marki. A ja byłem zawsze zafascynowany ludźmi, którzy tak potrafią zrobić reklamę pod pasek. Podobno działa. I gdybym miał zdefiniować jedną rzecz, która nam dała dużo rozgłosu i zainteresowanie klientów, to, że zawsze staraliśmy się szukać sposobów, jak robić rzeczy inaczej. To jedna z naszych słynniejszych kampanii, do niedawna przynajmniej. Tak wszyscy reklamują piwo. My wymyśliliśmy, że wiecie, stare beczki, browar mistrze i tak dalej. Pokażcie mi inne piwo w Polsce, które łamie ten stereotyp. Filmu już wam nie będę pokazywał, albo zresztą. My wymyśliliśmy małą pieprzniętą wybiórkę, która opowiada o różnych czeskich tłumaczeniach. Bo to miało być czeskie piwo, bo dwaj zerbuta. Ja jestem drewny kocur. Czeski drewny kocur. To je kopana kuleczka. Czeska kopana kuleczka. A to je czeski wojskowy popertalac. I wiecie, naprawdę trzeba było wyjątkowej odwagi ze strony klienta. Nam to się wydaje takie normalne, ale przekonać tego klienta, słuchajcie, to był jakiś koszmar. O odrzuconych odcinkach już nie będę opowiadał, to był wibrator. A to je fiku miku na plastiku. Co nam napędza najwięcej klientów? Wystąpienia na konferencjach. Po każdej konferencji, gdzie rzucę swoje 3 głupie żarciki, powiem coś o drewnym kocurze i tak dalej, zanim wyjdę, jest już za mną pan, bo było pytanie, jak się zdobywa klientów takich jak Tesco. No, pan z Tesco za mną wyszedł na konferencji, dał mi swoją wizytówkę i powiedział, że chce z nami pracować po prostu i się do nas odezwał. Potem był przetarg, ale za chwilę wam o tym opowiem. Starannie dobierać stałych klientów. To się właściwie wiąże z kolejną rzeczą. Uparcie bronić swojego zdania. Słuchajcie, są klienci, którzy nas może nie tyle wyrzucali, ale gdyby mogli, to by nas wyrzucili, potwierdzili, że przynieśliśmy coś zupełnie innego niż to, czego oni oczekiwali. A my wtedy wychodziliśmy i mówiliśmy, ok, nie zależy nam na waszych pieniądzach, bo się nie zgadzamy z waszymi uwagami. Może się mylimy, ale naszym zdaniem to powinno wyglądać tak. I tak było w przypadku Tesco, do którego przynieśliśmy pomysły na tanka. I słuchajcie, po godzinie spotkania oni powiedzieli, że nas chyba popieprzyło i że przecież mają swoje świetne spoty PZL-u i nawet jak na marketing wirusowy to jest za mocne i mamy tydzień na zmienienie propozycji. My następnego, bo inaczej istnieje duża szansa, że przegramy przetarg. My im następnego dnia odesłaliśmy informację, że no rozumiemy dużą szansę, że przegramy przetarg, ale w takim razie no nie bawi nas robienie innych rzeczy. I dziękujemy za współpracę. Dostaliśmy natychmiast odpowiedź, że w takim razie oni dziękują za udział w przetargu. I było gęsto. I to, żebyście tego nie zrozumieli źle, to był klient, na którym nam bardzo zależało. To nie było tak, że sobie myśleliśmy, a jak Tesco nie będzie, to nic się nie stanie. Bo akantka, która przygotowywała ten przetarg, się na mnie obraziła śmiertelnie. Powiedziała, że to jest jej jedyna szansa, żeby pracować dla klienta w Krakowie, a nie zapieprzać do Warszawy co chwila. I że była wściekła na to, że tak postawiłem sprawę. Ale słuchajcie, miesiąc później przyszedł SMS. Dawid, czy ty chcesz z nami jeszcze rozmawiać? Bo właściwie inna agencja wygrała przetarg. No ale oni robią te wszystkie rzeczy takie, no, które trzeba zrobić. A my mamy problem z wymyśleniem naprawdę mocnych pomysłów wirusowych. I jeden z tych, które zaproponowaliście, bardzo nam się podobał. Jeśli chcecie, to możemy go zrobić, tylko się nie przyznawajmy na początek, że to my, bo nie wiadomo. Końcówka już kończę. I tak to wyglądało. Pewno wielu z was to widziało, mam nadzieję. 1500 osób to widziało. Jawią się markowe produkty w cenach jak w dyskusji.
Dobra, słuchajcie, wygooglujcie sobie na Tanek Bazmanek, nie będę tego pokazywał. Tu jest jeszcze wersja, bo Natanek miał mówić, jeśli w twoim Tesco pojawiają się produkty w cenach jak w dyskontach i to zostało poprawione w ostatniej chwili. Niestety nie przeszło, czekajcie, coś się stało? Mi się wydaje. Więc opłacało się i mam wrażenie, że gdybyśmy wtedy się ugięli i zgodzili zmienić naszą propozycję, to być może wygralibyśmy przetarg dla Tesco, ale pracowalibyśmy, wiecie, wtłoczeni w pewne normy, a teraz dostałem maila od pani dyrektor marketingu z gratulacjami, o której osoba zajmująca się internetem powiedziała, że ona nigdy nie kontaktuje się z agencjami i powinienem uważać to za dobrą wróżbę na przyszłość. Plany, słuchajcie, nigdy nie grzeszyliśmy skromnością. Mamy dwa. Chcemy być najlepszą agencją interaktywną w Europie i o tym, co... I nie w Europie Środkowo-Wschodniej, w Europie. Mój narcyzm jeszcze nie sięga do Stanów Zjednoczonych, ale chcemy być najlepszą agencją interaktywną w Europie Środkowej i mam nadzieję, że za niedługo będę mógł powiedzieć coś o tym troszeczkę więcej, ale to takie macanie na razie się. A druga rzecz, to dzisiaj uruchomiliśmy markę Grow Up, app pisane przez 2P, która w zamierzeniu ma być polskim Rovio. Oby nam wyszło, mam nadzieję. Jeszcze nie mamy dogranego inwestora, natomiast pierwsze aplikacje już powstają, rekrutacja mocno ruszyła, więc chcemy stworzyć firmę, która Pride and Glory dalej będzie sobie produkowała aplikacje mobilne dla klientów, natomiast Grow Up ma robić rzeczy własne, które będą mocno zarabiać. I co? Chyba się wyrobiło. Niewiarygodne. 49 slajdów, słuchajcie, 15 minut. Dziękuję wam bardzo.